Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Jarmuziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam panią Malwinę Misiąk, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Serdecznie witam panów radnych. Witam przewodniczącą Rady Osiedla. Serdecznie witam panią sołtys Agnieszkę Nic-Poń i gratuluję wyboru na sołtysa wsi Krasne. Witamy serdecznie. Serdecznie witam również panią sołtys z wsi Pawłowa. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Witam serdecznie również pana sołtysa. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, obecnych na tej chwili na sali jest 13, a więc Rada może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. Przedstawiam państwu porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy stwierdzenie, otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja pana wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Adamówka. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako punkt 14. Zakończenie obrad. Czy uznają państwo przedstawiony porządek obrad? Czy te są jakieś inne propozycje? Czy są jakieś inne propozycje w sprawie porządku obrad? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo, aby rozszerzyć porządek obrad po punkcie 12 o punkt 13 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością gminy Adamówka za nieruchomości stanowiące własność Nadleśnictwa Sieniawa. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/22/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Adamówka. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego z koszykiem usług oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu. I tutaj oczywiście przed sesją, o tym mówiliśmy na komisjach, państwo otrzymaliście
te propozycje. Natomiast prosiłbym bardzo, żeby jeszcze rozszerzyć porządek obrad o dwie uchwały, tak samo brzmiące, jeżeli chodzi o tytuł, zaciągnięcie zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie na rok 2023. Ponieważ jak omawialiśmy zmiany w budżecie na zadania związane z, na zadanie rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną, zmniejszyliśmy środki na rok bieżący, ale żeby można było podpisać umowę, to po prostu Rada, no, chcąc podpisać umowę, to Rada musi w pewnym sensie, no bo inaczej wójt nie będzie w stanie podpisać tej umowy, uzyskać zgodę Rady na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie tej inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie na rok 2023. No i taką samą sytuację mamy w drugiej inwestycji, która jest, którą jest rozbudowa sieci rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z kanalizacją. Też mówiłem, że no zmniejszamy o ponad milion kwoty, które były zaplanowane na rok bieżący i które wraz z upoważnieniem stosownym, ale na mniejsze kwoty były na rok 2024. No teraz zmniejszyliśmy wydatki na rok bieżący. W związku z tym to upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania musi być na kwotę wyższą. Stąd też byłby punkt 19, też zaciągnięcie zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie. No to są takie, może ktoś ma myśleć, że jakieś niepotrzebne formalności, ale one są niezbędne do tego, aby można było zawrzeć umowy na te dwa zadania inwestycyjne. W związku z tym sprawy różne i wolne wnioski miałyby punkt 20 i zakończenie obrad punkt 21. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o przedstawione punkty przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Próbujemy, panowie, jeszcze raz. Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Dwóch głosów jeszcze brakuje. Proszę sprawdzić swoje piloty. Jeszcze jeden głos. Są wszystkie. Zamykam więc głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę oddać głos. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Zamykam głosowanie. Za przyjęcie protokołu z ostatniej sesji głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Myślę, że skoncentrujemy się ze względu na czas na zadaniach inwestycyjnych. Tak jak już wspomniałem, rozpoczęła się realizacja rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Krasne. Ta rozbudowa będzie polegała na zwiększeniu wydajności naszego ujęcia, chociaż mimo no jednak suszy tej wody nie brakowało. Natomiast no pewnie sytuacja, która jest w Rzeszowie, uzmysławia, jak bardzo ważna jest dobra woda i zaopatrzenie jej w tą dobrą wodę no wszystkich mieszkańców naszej gminy. Został też rozstrzygnięty przetarg na okrojone zadanie z Polskiego Ładu, czyli na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW i wraz z magazynem energii o pojemności 300 kWh, który będzie zasilał oczyszczalnie ścieków. No i jak pamiętamy, jakie kwoty musimy przeznaczać w tej chwili na energię, chociażby przy tym obiekcie, a oczyszczalnia ścieków to zużycie prawie 30% energii przez obiekty gminne. I tutaj no, powinniśmy mieć energię z tego zespołu, czyli instalacji i magazynu energii w okresie tym, powiedzmy, kwiecień, październik, właśnie z tej instalacji. No dzisiaj magazyny energii według nowych rozliczeń mają olbrzymie znaczenie, ponieważ odsprzedaż energii do sieci, no można powiedzieć, jest generalnie bardzo nieopłacalna. To znaczy, no nie ma nic wspólnego z cenami, które płacimy za energię, także no przypomnę tylko, że podkreślałem, że ten system, który był wcześniej, na który ludzie wtedy narzekali, to był super. No pewnie nie znają, może tak ktoś mówić i narzekać na tamten system, nie znając zasad po prostu obowiązujących przy energii elektrycznej. No i powoli przykrywamy budynek Domu Kultury w Adamówce i mamy taki zamiar, żeby zrobić coś w rodzaju dnia otwartego, aby ci, którzy są zainteresowani tym, co tam powstaje, mogli w jakiś jeden dzień, kiedy będzie powiedzmy niedziela i na budowie nie ma pracowników, żeby móc pooglądać, jak to wygląda w takim bardzo surowym stanie. Bo to trzeba zobaczyć. Jeżeli ktoś oczywiście będzie zainteresowany. Coś wymyślimy, żeby można było no, zobaczyć ten obiekt w trakcie budowy, bo do zakończenia zgodnie z umową jeszcze jest rok czasu, a zorientować się, co tam będzie, już można w tej chwili. To takie najważniejsze informacje, już tak bez szczegółów. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania co do informacji pana wójta? Nie widzę żadnych pytań. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Przed chwilą ten projekt budżetu był szczegółowo omawiany. W związku z tym ja tylko może powiem, że
Zwiększamy dochody budżetu gminy o 531 973 zł i 22 grosze. Natomiast zmniejszamy również jednocześnie dochody budżetu gminy o na rok 2023 o kwotę 2 606 213 zł. No, głównie są to zmniejszenia wynikające z tego, że inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład są przesuwane na rok właśnie 2024. Jednocześnie zwiększamy wydatki budżetu gminy o kwotę 1 198 760 zł i 22 grosze oraz wydatki majątkowe o kwotę 217 200 60 zł i zmniejszamy wydatki budżetu gminy o kwotę 3 273 000 właśnie związane z tymi inwestycjami, o których głównie mówiłem, ale również i z budową linii kablowych niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w wszystkich miejscowościach naszej gminy. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Chciałem zapytać, czy są jakieś pytania może co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Rzeczywiście obradujące komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram więc głosowanie w sprawie uchwały numer 5/35/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Więc zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka wynikają przede wszystkim ze skutków podjętej przed chwilą uchwały oraz zarządzeniami wójta gminy Adamówka według stanu na dzień dzisiejszy. I jeżeli chodzi o najistotniejsze rzeczy, które są w objaśnieniach do tej uchwały, to na dzień dzisiejszy dochody planowane ogółem wynoszą 28 801 658 zł i 90 groszy, przy czym dochody bieżące to kwota 20 863 735 zł i 90 groszy i dochody majątkowe 7 937 tysięcy złotych 923 złote. Natomiast wydatki to kwota ogółem 38 355 650 złotych i 90 groszy. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że wydatki mamy o 10 milionów prawie wyższe od dochodów, przy czym wydatki bieżące to kwota 23 034 013 zł i 90 groszy i też one są o prawie, no, no, przekraczają o 2 miliony i to znacznie kwotę dochodów bieżących.
Natomiast no, ratuje tutaj generalnie sytuacja to, że wydatki majątkowe są 15 321 637 zł. I ratuje sytuację to, że co prawda deficyt budżetu, czyli tak no, deficyt budżetu wynosi 9 553 992 zł, ale no, cały ten deficyt jest sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. Także no, powinniśmy z tego wyciągać daleko idące wnioski. I myślę, że zdajcie sobie sprawę z tego, że no, czasami no, odpowiadam tak, jak odpowiadam, że no, niestety nie stać nas na pewne realizację pewnych zadań, bo olbrzymie zadania już realizujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5/36/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Adamówka. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panowie radni, szanowni państwo, na ostatniej sesji w czerwcu panowie podjęli taką uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Adamówka. Jednak służby prawne wojewody zakwestionowały niektóre z zapisów, które pojawiły się w tej uchwale. Był to między innymi zapis, który mówił, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli chodzi o względy społeczne lub zdrowotne, dopuszcza się poza uwzględnieniem kryteriów dochodowych uwzględnienie właśnie tej szczególnej sytuacji wnioskodawcy, który wnioskuje o wynajem mieszkania. Jednak taki zapis nie może się znaleźć w tej uchwale. Był też tam taki zapis, który mówił, że w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej wniosek z wnioskodawcy może zostać rozpatrzony w pierwszej kolejności przed innymi wnioskami i taki zapis też nie może się znaleźć. Czyli przy wynajmie mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy musimy się kierować wyłącznie kryterium dochodowym. Tak więc proszę o podjęcie uchwały w tej treści, która pomija te nieprawidłowe zapisy. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały przez pana sekretarza? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5/37/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za
inkasso. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panowie radni, w związku z tym, że w miesiącu lipcu, od miesiąca lipca mamy nową panią sołtys z sołectwa Krasne, należało zaktualizować wykaz inkasentów uprawnionych do poboru podatków i proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo panu. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5 łamane przez 38 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Poproszę o przedstawienie projektu uchwały pana sekretarza. Panowie radni, podejmowana uchwała w takiej treści jest związana z tym, że w poprzedniej uchwale tutaj dodatkowo występowała funkcja kierownika szkoły filialnej. W związku z tym, że nie mamy szkoły filialnej, ta pozycja w stosunku do poprzedniej uchwały została usunięta. Ten wymiar godzin nie zmienił się. Także proszę o podjęcie uchwały w takiej treści. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5 łamane przez 39 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. Poproszę bardzo pan sekretarz. Panowie radni, w związku z wnioskiem mieszkańca o wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat części działki numer 879 w Cieplicach. Temat był omawiany na komisjach. Proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Obradujące komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwała numer 5 łamane przez 40 łamane przez 2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów gminnych na okres powyżej 3 lat. Poproszę o oddanie głosu. Jeszcze jeden głos, proszę. Zamykam więc głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów.
Punkt 12. Dobrze, 12. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Poproszę pana sekretarza. Panowie radni, w związku z wnioskiem mieszkańca o sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania, proszę o podjęcie takiej uchwały. Uchwała była omawiana na komisjach. Dodam tylko, że chodzi o działkę numer 519 położoną w Adamówce. Dziękuję panu sekretarzowi. Ja tylko dodam, że tą uchwałę komisje również zaopiniowały pozytywnie. Czy są jakieś pytania może? Nie widzę więc żadnych pytań. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 5/41/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością gminy Adamówka za nieruchomość stanowiące własność nadleśnictwa Sieniawa. Poproszę o przedstawienie projektu uchwały pana sekretarza. Panowie radni, nad projektem tej uchwały rozmawiali panowie na posiedzeniu dzisiejszej komisji, więc nie będę tego przybliżał. Ten temat był przedstawiany również na wcześniejszych sesjach i wcześniejszych komisjach, więc proszę o podjęcie takiej uchwały jak w projekcie. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5/42/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością gminy Adamówka za nieruchomości stanowiące własność nadleśnictwa Sieniawa. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 3/22/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana tej uchwały wynika z obowiązku określenia przez Radę Gminy minimalnej częstotliwości opróżniania i pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników instalacji przy oczyszczalniach przydomowych. Rada, to znaczy projekt uchwały podlega też opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię właśnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku. W związku z tym w paragrafie 12 dodaje się ustępy 6 i 7 w następującym brzmieniu. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na pół roku.
Natomiast w punkcie 7 jest określenie co do właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zobowiązani są do pozbywania się osadów z osadników w instalacjach tych oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5/43/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały numer 3/22/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Więc Rada Gminy tutaj zobowiązana jest do ustalenia maksymalnej odpłatności za zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 m3, jeżeli zbiórka jest w sposób selektywny i nieselektywny. Chcę zaznaczyć, że to nie są stawki opłat, jakie będą ponosić właściciele nieruchomości, którzy posiadają tak zwane nieruchomości niezabudowane, bo tak to jest w ustawie o gospodarce odpadami określone, czyli to są stawki, powiedzmy, za odpady, które są z cmentarzy, tych wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. I nie chodzi tutaj o stawki opłat, które będą faktycznie płacić, bo to zależy od tego, jaki przedsiębiorca ich będzie obsługiwał. Natomiast Rada określa maksymalne stawki, czyli takie, których przedsiębiorcy nie mogą, od których przedsiębiorcy nie mogą stosować stawek wyższych od tych maksymalnych. W związku z tym, no tutaj no nie jest to tak bardzo istotne i no, na pewno ci przedsiębiorcy nie będą tych stawek maksymalnych stosować. Natomiast no, muszą oni być przede wszystkim roztropnie ustalone, bo może się okazać, że nikt nie zechce tego takich usług świadczyć. No, myślę, że się rozumiemy, o co chodzi. Czyli to musimy ustalić wysokie stawki. No. Maksymalne. Ja myślę, że od kubika no one nie mogą być mniejsze od 150 zł. Podejrzewam, że to można powiedzieć, że to takie minimum. Myślę, że nawet sensownie byłoby ustalić stawkę wyższą. No bo jeżeli od osoby mamy opłatę w tej chwili w wysokości 16 zł,
od osoby i powiedzmy ta osoba oddaje 100 litrów, bo mamy 125 litrowe pojemniki, no to myślę, że te 150 to jest no, nawet za mało. Przy odbieraniu w sposób selektywny. Rzeczy... No tak, to jest bardzo, bardzo słuszna propozycja. Powiedzmy, żeby ustalić załóżmy 250 zł. I w ogóle nie wiem, po co to jest. To inna sprawa. Bo to przecież... No przedsiębiorcy w ogóle nie będą na to patrzeć, bo jeżeli mu się to nie będzie opłacać, to nie będzie tego realizował. No ale gdzieś muszą zbyć te śmieci z kolei. Ja mówię o przedsiębiorcach zajmujących się odpadami komunalnymi. Zbieraniem odpadów i zagospodarowaniem. To co z tego, że my ustalimy załóżmy właśnie 100 zł od kubika, jak po takiej cenie nikt nie będzie tego zbierał. No, w mojej ocenie to w ogóle nie ma sensu, ustalanie. Tylko no, mamy obowiązek to ustalić no, taką, która... No tak. Czyli propozycja jest 250, tak? Na jedne i na drugie. Selektywne i nieselektywne. To znaczy, no nieselektywne to generalnie powinny być te stawki wyższe, żeby chociażby to pokazywało, że zależy nam na selektywnym zbieraniu odpadów. I przypomnę, że przy opłatach od osoby, tak jak to u nas jest przyjęte, stawka za nieselektywne zbieranie jest dwukrotnie wyższa. Nie wiem, tutaj, no żeby chociażby zasygnalizować, powiedzmy po 400 zł. Podkreślam, że to nie ma nic wspólnego z tym, co będą płacić właściciele nieruchomości niezabudowanych. Natomiast jeżeli chodzi o paragraf drugi, on mówi o zbieraniu generalnie nieczystości ciekłych, czyli po prostu to, co jest w szambach, czy też w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków. To też jest górna stawka. Z tego, co ja się orientuję, to myślę, że na terenie gminy no my mamy monopol na świadczenie tego typu usług. Ponieważ no, nie zdarzyło się, żeby ktoś chciał odwozić na naszą oczyszczalnię ścieków. Nie ma żadnego przedsiębiorcy. No i tak, żeby nie... My to jakoś tam kalkulujemy, żeby na tym no, nie tracić. Chociaż chcę powiedzieć, że jak wynajmowaliśmy nasz beczkowóz dla celów budowy drogi, czy to w Cieplicach, czy teraz nawet tłuczeń był polewany na tej wykonywanej drodze pomiędzy Nowinami w Majdanie i Pawłową, to takie usługi by no, dobrze wynagradzane. Myślę, że też bezpiecznie będzie wpisać załóżmy 100 zł od metra sześciennego. No i mieliśmy taką uchwałę podejmowaną jeszcze w 14 kwietnia 2014 roku. W związku z tym no, ona straci swoją ważność. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy jakieś pytania do tego projektu uchwały są?
Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5/44/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ścieków. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią dyrektor. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania, odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Obecnie ten zespół, owszem, tak jak państwo sobie zdajecie sprawę, jest powołany, tylko w związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej jesteśmy zobowiązani do powołania nowego zespołu interdyscyplinarnego. Tutaj tylko tak pokrótce chciałabym tutaj wskazać, że ta zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na przeciwdziałanie przemocy domowej jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie w ogóle przemocy tutaj w naszym środowisku lokalnym, dlatego że drodzy państwo, w tym momencie nie tylko funkcjonariusz policji, pracownik socjalny, pracownik oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych założyć może niebieską kartę żonie, mężowi w stosunku, jeżeli ta przemoc występuje, jeżeli w stosunku do żony, w stosunku do męża, ale przemoc domowa ma bardzo duży, bardzo szeroki zakres, drodzy państwo. Przemoc domową możemy stosować również, albo możemy ją doświadczać takiej przemocy, wspólnie zamieszkując z innymi domownikami. Może być to przemoc wobec byłej żony, wobec byłego męża, może być to przemoc wobec konkubenta, kohabilitanta, osoby, którą żyjemy w związku, albo też wstępnych tej osoby, z którą my zamieszkujemy, więc to ma duży, szerszy wymiar. Dlatego my teraz musimy, drodzy państwo, powołać nowy zespół interdyscyplinarny. Mając na uwadze proponowaną uchwałę, ustala się przede wszystkim następujące zasady powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, czyli w celu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego pan wójt występuje z wnioskiem do podmiotów, o których już tutaj mówiłam, czyli do Centrum Usług Społecznych w Adamówce, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, organizacji pozarządowych z terenu gminy Adamówka. Może być to również przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej, bo jeżeli na naszym terenie są przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, również w zespole interdyscyplinarnym taki przedstawiciel musi się znajdować. Mogą w skład tego zespołu interdyscyplinarnego wchodzić także prokuratorzy i kuratorzy sądowi. Występuje właśnie z wnioskiem do tych instytucji o wskazanie imiennie członka zespołu interdyscyplinarnego, a później jako pierwszy, czyli powołuje zarządzeniem tych członków zespołu interdyscyplinarnego i powołuje pierwsze spotkanie zespołu interdyscyplinarnego, na którym tym spotkaniu zostaje na nowo wybrany przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego i zastępcy przewodniczącego, sekretarz zespołu interdyscyplinarnego, a także zostaje powołany tak zwany regulamin tutaj funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Co jest ważne, również zmienia się tutaj nazewnictwo. Nie ma teraz już grup roboczych, tylko są grupy diagnostyczne, diagnostyczno-pomocowe, które charakteryzują się, drodzy państwo, tym, że do każdego indywidualnego przypadku związanego z przemocą domową w skład tej grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą inni przedstawiciele. Oczywiście jest to pracownik socjalny, przedstawiciel policji, ale tak jak też było obecnie, może być to wychowawca ze szkoły, może być to
kurator. Ważnym jest także to, że na przykład jeżeli my poweźmiemy informację o tym, że w danym w danej gospodarstwie domowym, w danym tutaj u danej osoby występuje przemoc domowa, a tam znajduje się na przykład przedstawiciel policji bądź żandarmerii wojskowej, od razu tutaj komendant, czy też tutaj szef właśnie tutaj żandarmerii wojskowej jest informowany o tym zajściu. Traci moc uchwała Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011 roku, która wówczas wskazywała na tryb i sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego tylko wówczas do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5/45/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego z koszykiem usług oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również panią dyrektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę również o przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego z koszykiem usług oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu. Tak jak państwo jesteście świadomi, w ramach projektu pod nazwą opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych mieliśmy, drodzy państwo, możliwość wyremontowania, jesteśmy teraz na etapie już tak naprawdę końcowym, wyremontowania około 60 metrów powierzchni użytkowej tutaj już wygaszonej szkoły podstawowej w Cieplicach, filialnej szkoły podstawowej w Adamówce. I na tym parterze, właśnie na tych około 60 metrach, utworzyliśmy mieszkanie wspomagane. To mieszkanie wspomagane, drodzy państwo, jest kierowane przede wszystkim, dostosowane do dwóch osób, jest kierowane do pełnoletnich mieszkańców gminy Adamówka, którzy, drodzy państwo, ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub choroby potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, a nie wymagają takiego wsparcia w instytucji. Co jest ważne, to mieszkanie ma pomóc naszym mieszkańcom w tak zwanym niezależnym życiu właśnie społeczności lokalnej, aby oni sami mogli decydować o tym, czy jeżeli nie mają możliwości funkcjonowania, nie mają swojego domu bardzo często, to będą mieć możliwość zamieszkania w tym właśnie mieszkaniu wspomaganym. W związku z daną uchwałą, drodzy państwo, właśnie z dniem 1 września 2023 roku tworzy się mieszkanie wspomagane z koszykiem usług. Koszyk usług, drodzy państwo, osoby te będą wymagały na pewno wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, więc tam zaplanowaliśmy wsparcie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, także wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przeznacza się właśnie na to mieszkanie wspomagane pomieszczenia zlokalizowane na parterze byłej szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II. W Adamówce jest to filia w Cieplice, Cieplice 41, o szacunkowej powierzchni 60 m², oznaczone właśnie w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Projekt tego mieszkania wspomaganego to jest, drodzy państwo, projekt autorski pracowników CUS-u, więc on nie jest taki może bardzo budowlany, że tak powiem, taki jak fachowy, ale tak to mieszkanie, drodzy państwo, wygląda. Są tutaj dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienka, jest korytarz i wyremontowana została również taka część wspólna, drodzy państwo, tego mieszkania, które będzie łączyło to mieszkanie z obecnie funkcjonującym tutaj po lewej stronie, jeszcze za kratami to okno jest, klubem seniora. Jeżeli chodzi, drodzy państwo, o płatność za usługi za pobyt właśnie w mieszkaniu wspomaganym. Od 1 do 30 września 2023 roku pobyt w tym mieszkaniu będzie zupełnie bezpłatny, dlatego że finansowany właśnie z projektu, o którym wspominałam na wstępie, od 1 października
to mieszkanie będzie odpłatne. Jedna doba pobytu w tym mieszkaniu będzie kosztowała 40 zł. Jednakże oczywiście pobyt w tym mieszkaniu uzależniony jest od kryterium dochodowego danej osoby. Ja mogę, drodzy Państwo, już powiedzieć też, o tym już możemy później porozmawiać po sesji. Ja mam plan na te dwie osoby i wiem, kto będzie umieszczony w tym mieszkaniu. Są to osoby, które mają dochód zmieszczący się w tym czwartym przedziale dochodowym. Więc jeżeli od 1 października, to będziemy na załącznik numer 2 w tym czwartym przedziale dochodowym, więc dochód ten ich jest powyżej 1940 zł, a poniżej 1328, więc za to mieszkanie będą płacić do 600 zł miesięcznie, powyżej 481. Myślę, że to jest taka odpowiednia odpłatność. Te osoby będzie stać na to, a zapewni im to dobre funkcjonowanie, niezależne funkcjonowanie w społeczności lokalnej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Pani. Czy są pytania co do projektu uchwały? Ale prosiłbym do mikrofonu. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie. Więc ja mogę tutaj tak, to pierwszy to jest tak, powyżej 100% do 150% to jest tak, od na przykład myślimy przede wszystkim o osobach samotnych, prawda? To jest od 776 do 1164, później powyżej 1164 do 1552. Jak komuś dochód nie przekracza 1552 zł, to za takie mieszkanie zapłaci, za ten pobyt w tym mieszkaniu od 241 do 360. Jeżeli dochód przekracza mu 1552 zł, a nie przekracza 1940, za to mieszkanie zapłaci od 361 do 480. Jeżeli dochód przekracza 1940, a nie przekracza, tak jak wspominałam tutaj o tej naszych dwóch osobach, 2328, to zapłaci od 481 do 600 zł. Powyżej kryterium dochodowego 300%, czyli to jest 2328 zł. Może zapłacić 100%. Dlaczego, drodzy Państwo, dałam tutaj widełki? Dlatego, że każda sytuacja każdej osoby jest indywidualna. I często może być to osoba, która może potrzebować takiego mieszkania, jest w trudnej sytuacji w tym momencie życiowej, ale nie wymaga zakupu kosztownych lekarstw, nie wymaga jakiejś rehabilitacji, dodatkowych na przykład kosztów, które musi ponosić ze względu ze swoim zdrowiem, więc wtedy możemy te widełki podnieść tej osobie. Może zapłacić to 50%, prawda? Jeżeli na przykład wymaga też innego wsparcia, musi zakupić lekarstwa, musi zakupić, nie wiem, ma inne problemy, prawda? To będziemy podchodzić po prostu indywidualnie do każdej osoby. Dziękuję. Dziękuję również. Czy są jeszcze inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 5/46/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego z koszykiem usług oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Więc pierwsza uchwała, bo to tytuł tych obu uchwał jest taki sam. Pierwsza dotyczy rozbudowy ujęcia wody w miejscowości Krasny wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Adamówka. I Rada Gminy postanawia zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2023 w wysokości 4 500 029 zł z przeznaczeniem na realizację właśnie tego zadania, o którym mówiłem. Źródłem pokrycia tego zobowiązania
będą środki z programu rozwoju obszarów wiejskich w wysokości 3 miliony 89 tysięcy złotych oraz środki z budżetu gminy w wysokości 1 499 tysięcy 940 złotych. No przy czym chcę zaznaczyć, że tutaj faktyczne koszty ze środków z budżetu gminy będą trochę mniejsze z tego względu, że my przy tym zadaniu też będziemy odliczać podatek VAT. No i też jedną sprawę jeszcze chcę zasygnalizować. No na pewno ze względu na to, w jaki sposób uzyskuje się środki z programu rozwoju obszarów wiejskich, będziemy musieli skorzystać z pożyczki na prefinansowanie tego zadania, ponieważ no my musimy mieć zadanie sfinansowane w całości i dopiero wtedy będziemy mogli uzyskać to dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich w wysokości 3 miliony 89 tysięcy złotych. No przy czym ten kredyt jest takim kredytem udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na bardzo preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie jest 0,25 stopy WIBOR 3-miesięczny liczony za ostatnie 3 dni przed po prostu wybraniem danej kwoty, uruchomieniem danej kwoty środków. Natomiast prowizja przygotowawcza jest 0,1%. No, czyli takie warunki naprawdę preferencyjne. Dziękuję. Natomiast oprócz tego no, środki z budżetu gminy w kwocie 960 714 zł. Dziękuję. Dziękuję również. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały. Numery 5/47/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam więc głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu. Ja tutaj tylko jedno sprostowanie, bo tu mi pani skarbnik zwróciła słusznie uwagę, że przeczytałem tą kwotę środków własnych z tej uchwały, którą za chwilę mam przedstawić, bo rzeczywiście mi nie pasowało. Te środki z budżetu gminy to będzie kwota 1 499 940 zł. No po to, żeby ta kwota plus te 3 miliony ponad z programu dały łącznie kwotę 4 500 000 i 29 zł. I teraz, a kwoty tutaj są takie trochę mylące, zbliżone, bo jeżeli chodzi o następną uchwałę, to postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy w wysokości dalej 4 miliony, tylko nie 500, a 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadania rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną. I źródłem pokrycia tego zobowiązania będą środki w wysokości 3 milionów 289 286 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 960 714 zł. I tutaj od razu wyjaśnienie. Jeżeli państwo zobaczycie, to ja mówiłem, że to finansowanie mamy 90%.
Natomiast no, z tego, co przed chwilą wyczytałem, to by wynikało, że tylko 75%. Natomiast to wynika z tego, że my musimy zabezpieczyć środki na wartość brutto tej inwestycji, ponieważ my będziemy tutaj odliczać VAT, no nie w całości, ale to będzie zbliżone, no powiedzmy, do tam przekroczy 90% zapłaconego podatku VAT i w związku z tym u nas koszt tej inwestycji, no to nie będzie koszt brutto, tylko no można powiedzieć w przybliżeniu koszt netto. I w związku z tym no nie możemy uzyskać dofinansowania na podatek VAT, który odliczymy. W związku z tym te proporcje tak wyglądają, ale one faktycznie przy rozliczeniu inwestycji będą wyglądać no, dużo korzystniej. Niemniej jednak te środki, żeby podpisać umowę, musimy mieć zabezpieczone, no bo inaczej nie można zapłacić faktury. Także dziękuję bardzo. I przepraszam za tą pomyłkę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę więc żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 5/48/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2023 rok. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę do mikrofonu, jak można. Tą drogę na Kowalach, w budowie, bo tam coś zostało, część kawałek zostawiona i skończona. Kto to ma zrobić? To gmina Adamówka, czy Śniało? Bardzo dobrze, że pan o to pyta, więc wszem i wobec informuję, że droga gminna została zrobiona do granicy z gminą Sieniawa. Tamten odcinek to jest droga gminna, ale gminy Sieniawa. No i zresztą z tego, co wiem od kierownika budowy, to gmina Sieniawa chciała to zrobić, tylko się za późno obudziła, jak maszyny zjechały stamtąd. I w związku z tym, no, więc ja, to znaczy ja mam zawsze prośbę o to, żeby ludziom wyjaśniać, bo oni doskonale wiedzieli, że na terenie naszej gminy jest zrobione. I teraz robią coś na terenie gminy Sieniawa i oni oczywiście, no podejrzenie, że gmina Adamówka nie zrobiła. No to... Ale po co się pytają? Przecież wiedzieli, że na terenie gminy Adamówka jest droga zrobiona. No chyba nie zdarzyło nam się, żeby nie zrobić 70 metrów drogi. Ale mieszkańcy ciągle wątpią. Małej wiary są. Nie, no powiem szczerze, że ja tego nie rozumiem. Ale nie, no jeżeli przez tyle lat nikt się nie zapytał, dlaczego żeście nie zrobili 70 metrów dłuższej drogi, to nagle teraz mają wątpliwości. Ja myślę, że to jest takie totalne niedbalstwo, bo proszę zobaczyć,
jak są zrobione nawet zjazdy z tej drogi, która teraz była robiona, na drogi gminne. A czy ja mówiłem, że trzeba nam jakieś pieniądze na to? Na to nie trzeba pieniędzy, tylko trzeba dobrej woli. Bo wykonawca, jeżeli robi 2 kilometry drogi, to ja zawsze podkreślam, rozwałuje ten asfalt, że starczy na wszystko. Trzeba tylko po prostu odrobina staranności. I my mamy rozjazd zrobiony, załóżmy, na drogę do Krasnego w tym przypadku, mimo że za rok będzie robiona. No ale żeby w tym okresie, powiedzmy, tego pół roku, kierowcy się nie męczyli, to mają zrobiony zjazd, jak trzeba. Ani złotówki żeśmy nie zapłacili. Zresztą zawsze tak jest. No. Czy my patrzymy, gdzie jest granica pasa drogowego? Wchodzi się nawet w drogę wojewódzką. Nigdy nikt nie powie, że po coście to zrobili na naszym. Czy jeszcze? Także myślę, że pan będzie odpowiednio informował. Senatu. Będzie jeździł po spotkaniach, niech się pochwali. Jak to. On to do nas nie przyjedzie. Może poczekać, aż zostanie. On jest na naszej gminie obrazowany. Ja przepraszam, czy jeszcze jakieś sprawy są? Jeżeli są, to bym prosił do mikrofonu mówić. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakąś sprawę, którą chciałby na forum rady? Panie wójcie. No to jeżeli chodzi o zaproszenia, to ja na piśmie wręczę coś. To znaczy zaproszenia oficjalne dla tych, którzy jeszcze nie mają. Natomiast mamy rewelacyjny zespół, jakiego jeszcze w okolicy, w powiecie nie było. Bajer wójta. Baciary to jest koncertowy zespół. Mamy do tego, że... Pan wójt rozdaje zaproszenia na dożynki, to ja może serdecznie zapraszam tutaj państwa, panów radnych, wszystkich panów sołtysów, pracowników gminy, jak również mieszkańców naszej gminy i mieszkańców gmin ościennych. Serdecznie zapraszamy na dożynki, które będą się 26 sierpnia, to jest sobota, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 15 w kościele parafialnym w Majdanie Sieniawskim. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Lepiej nie przychodzi.
serdecznie. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej sesji. Chciałem. Ruch się odrobił. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej sesji panu Witowi, dziękuję panu sekretarzowi, dziękuję pani skarbnik, dziękuję pani dyrektor, dziękuję wszystkim panom radnym, dziękuję serdecznie pani przewodniczącej Rady Osiedla, dziękuję paniom sołtyskom, jak również panu sołtysowi, dziękuję pani protokolant, jak również panu, który obsługuje Radę Gminy od strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.